Dzień dobry Szczecinie. Na Szczecinie. Mój Szczecinie. Widzicie, nie potrzeba przedstawiać pojedynczo. Chcę powiedzieć tobie Grzegorzu, Włodku, Władku, Marku. Każdy pracuje, bo naszym celem jest zebrać jak najwięcej głosów. I tutaj chcę już teraz podziękować każdemu z osobna i każdej, przepraszam, za to, co dotychczas robicie, co robimy razem. Zostaje nam 2 tygodnie. Musimy to po prostu sprostać. Jesteśmy wiarygodni. To, co było obiecane. Jestem jedynym, który występuje po raz kolejny. Wszystko jest dotrzymane. I dziękuję za ten, tobie Grzegorzu, za to wyeksponowanie funkcji transportowej. Dziękuję ci, Włodku, za to pokazanie, kiedy, co, jak się stawało. My obiecaliśmy, my dotrzymaliśmy, my jesteśmy wiarygodni. Umieliśmy zawierać koalicję, zyskiwać środki, uzyskiwać większość i to przemawia zdecydowanie za nim, za nami. My budowaliśmy, my nie kłócimy się. My nie chcemy tracić czasu na spory. My chcemy poświęcać czas na tworzenie nowej rzeczywistości. Wspominaliśmy cię tutaj S3, S6, która powoduje, że ze Szczecina już nie jedzie się przez Niemcy na południe Europy, jedzie się przez Polskę. S6 Komisja Europejska finansuje, jeżeli będzie do Gdańska. Jeżeli się skończy wcześniej, mogą się skończyć pieniądze. Zapobiegniemy temu. Zachodnia obwodnica Szczecina. Słuchajcie, jeżeli się udało zbudować obwodnicę Szczecinka, Wałcza, Kołobrzegu, i to też potrafimy zrobić. Jeżeli udało się finansować tunel w Świnoujściu, też obwodnicę zachodnią, damy radę zrobić, bo po prostu wiemy, jak się to robi. Morze, kolej, to są kolejne punkty, gdzie obiecaliśmy i kolej nad Odrzańską, i 160 godzinę Szczecin, Poznań, Wrocław, bo Poznań, Warszawa jest Szczecin, całe zachodnie Pomorze. Wracają w wielki system europejski. Północ, południe, wschód, zachód. Nasz priorytet, który tam jest zapisany, jest po prostu spełniony. Również nasz priorytet, więcej pieniędzy dla regionów, dla samorządów, też jest spełniony. Regionalny program operacyjny to jest 6,5 miliarda złotych. W poprzedniej perspektywie było niespełna 3 miliardy. Umiemy, potrafimy. Płace, to jest to, na czym powinniśmy się skoncentrować. Mój zaprzyjaźniony kolejarz, teraz już emerytowany, mówi, wie pan, nic się nie zmienia. Byłem kolejarzem na granicy, spotykałem się z kolejarzami niemieckimi. Pytam się, ile zarabiasz? 3000. A ty ile? 3000. Tylko jeden w euro, drugi w złotych. Mówi, teraz jesteśmy na emeryturze. Pytam się kolejarza, kolegi niemieckiego, ile masz emerytury? 1200. Ja też mam 1200. Tylko znów nie w tej samej walucie. Więc to jest ta droga, która musi nas zbliżać. Zdrowie to jest ten czynnik, który, tak jak tutaj nasi przewodniczący mówili, również to będzie nasz priorytet, zwłaszcza, że są po temu możliwości. Nowy budżet. To jest sprawa kluczowa. Najpierw będziemy musieli ten budżet rozliczyć. Pamiętajmy, że my możemy mieć, ze względu na to, że Polska jest uznana jako państwo nie w pełni praworządne, to serce Polski jest w tej chwili u kardiologa. To jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo jest jakieś duże zastrzeżenia do tego serca polskiego. Także możemy te środki tracić. Od nas zależy w dużej mierze, jak sobie z tym poradzimy. Inwestycje nowe, to jest to, co musimy mieć. Dla młodzieży Erasmus. Kwota na Erasmus będzie o 150% wyższa. Także macie jasne perspektywy. Niech mi będzie wolno powiedzieć. Udowodniliśmy, że mamy zdolność koalicyjną, umiemy pozyskiwać większość dla naszych projektów. Ja wyrażam zadowolenie i satysfakcję, że zostałem wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego, że mam opinię najbardziej wpływowego i skutecznego, jednego z najbardziej wpływowych i skutecznych posłów w Parlamencie Europejskim. Idziemy całą drużyną, to co obiecamy, dotrzymamy. A zatem 26 maja zachęcajmy. Idziemy do głosowania. Im więcej nas, tym lepiej. Zdobądźmy przynajmniej 4 mandaty w tym okręgu wyborczym. Mogą być...
Amadu, dziękuję ci za to, że jesteś. Tak już było w latach 2009-2014. Wtedy, gdybyśmy byli koalicją, mieliśmy tyle mandatów. A zatem razem 2 tygodnie, a potem będziemy czcić. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, profesor Bogusław Liberacki.